Witam, dzień dobry. Jacek Balkan to jest Motodziennik w czwartek. A dzisiejszy program poświęcimy na auta mocne i albo twarde, albo bardzo szybkie. Zaczniemy od Jeepa. W dodatku od tego największego, czyli modelu Grand Cherokee. Auto jest produkowane od 1993 roku, najczęściej z dużym benzynowym 6 albo 8 cylindrowym silnikiem pod maską. Ale nie tylko. Na eksport budowano również wersje wysokoprężne. Najpierw z beznadziejnym czterocylindrowym silnikiem V motori, 2,5 litrowym, a kolejne generacje z motorami Mercedesa. Najpierw 2,7 litra, a teraz 3 litrowym. Takie auto, mimo że rozwód Kreislera z niemiecką marką nastąpił już dawno, ciągle możemy kupić. Ale już niedługo się to zmieni, do największych amerykańskich potworów będzie montowany nowy. 3-litrowy, sześciocylindrowy silnik włoskiej konstrukcji. Silnik, który będzie miał 550 nm i 237 koni. Co ciekawe, nie tylko w Europie, ale również w Stanach. Nowy zarządca, czyli firma Fiat, będzie się starał przekonać Amerykanów do silników wysokoprężnych. Nie on pierwszy i pewnie nie ostatni, ale ta informacja w amerykańskich motoryzacyjnych mediach bardzo wszystkich ucieszyła. Co prawda, do premiery w Stanach zostało jeszcze sporo czasu. Wysokoprężne auto pojawi się tam dopiero w 2013 roku, ale już teraz wszyscy zgodnie do klarują, że się chętnie przejadą. Ciekawe, czy równie chętnie kupią. Zwłaszcza, że w 2013 roku będzie na co wydać pieniądze. Właśnie wtedy w salonach marki Dodge pojawi się nowy Viper. Auto, co prawda w ciuszkach starszej wersji jest już testowane. Podobno będzie mieć kontrolę trakcji, ale też porządny silnik pod maską. Taki, który będzie miał od 600 do 700 koni. Osiągi, jak i szczegóły techniczne nie są jeszcze rzecz jasna znane, ale konkurencja, czyli Nissan GT-R czy Chevrolet Corvette z dopiskiem z 1 może zostać boleśnie ukąszona. A na koniec tej części programu mocna maszyna z Niemiec. Niestety nie będzie to ani Porsche, ani BMW, a Opel Insignia w wersji OPC z dopiskiem Unlimited. Pod maską pracuje ten sam, co zazwyczaj silnik Saba. 2,8 litra V6 z turbo. Moc to 325 koni, do tego 400 Nm momentu obrotowego, czyli nic się nie zmieniło. Auto rozpędza się do setki w zależności od skrzyni biegów w 6 albo 6,5 sekundy, ale tym razem będzie można na nieco zmienionych z okazji nowej wersji zegarach zobaczyć nie tylko 250 ale aż 270 km na godzinę niemiecki producent postanowił zerwać dżentelmeńską umowę i nie zamontował w wersji unlimited elektronicznego ograniczenia prędkości. Przedstawiciel niemieckiej firmy tłumaczył, że chodziło o to, by spełnić żądania klientów, którzy podobno zdjęcia tej elektronicznej blokady bardzo, bardzo się domagali. A ja myślę, że mogło też chodzić o coś zupełnie innego. Otóż jeśli mnie pamięć nie myli, Opel Insignia w wersji OPC jest to pierwszy samochód niemieckiej marki, który jest się w stanie rozpędzić do prędkości 250 km na godzinę, a nawet jest w stanie pojechać szybciej. I w związku z tym warto było ten fakt odpowiednio nagłośnić i rozreklamować. Na tym części informacyjną kończymy. Teraz zapraszam Państwa na nasze stały kącik historii. Zatytułowane samochody i wielka polityka. Tym razem chcielibyśmy opowiedzieć Państwu, jak to się stało, że prawie wszyscy, za wyjątkiem Porsche, niemieccy producenci ograniczają prędkość swoich aut do wspomnianych przy okazji Insignio OPC 250 km na godzinę. Otóż w latach 70. niemieckie autostrady, cudownie długie, proste i pozbawione ograniczeń prędkości, wraz z rozwojem motoryzacji i coraz szybszymi autami, stały się świadkami wielu tragicznych wypadków. Pod wpływem partii Zielonych Audi, BMW i Mercedes uzgodniły między sobą, że sprzedawane przez nich auta będą miały elektronicznie ograniczoną prędkość. Tak by nikogo nie kusiło, by sprawdzić, ile tak naprawdę auto pojedzie. Do klubu nie wstąpiła firma Porsche, producent aut z założenia sportowych, przynajmniej w tamtych czasach, ani firmy włoskie czy japońskie. To ostatnie miały swoje porozumienie, o którym zresztą niedługo Państwu powiemy. Ale nawet niemieckie firmy od czasu do czasu, zwłaszcza przy najmocniejszych wersjach, od uzgodnień sprzed lat odchodziły, choć nie bezpośrednio najmocniejsze Mercedesy pochodziły przecież za AMG, a BMW z firmy Empower, ale oprócz troski o zdrowie i życie kierowców i pasażerów były Oczywiście, jeszcze inne powody. Ekologia, bo szybko jadące auto to dużo CO2 i pieniądze, bo wysoka prędkość maksymalna oznacza konieczność założenia drogiej opony, takiej, której indeks prędkości będzie odpowiadał realnym osiągom. Na następną porcję historii motoryzacji zapraszam Państwa już za tydzień, a teraz ludzie listy piszą, czyli droga redakcja. Tym razem ze swoim problemem zgłosiła się do nas pani Monika, która musi kupić samochód i prosi o poradę. Czy lepiej kupić dziesięcioletniego golfa, czy może często za podobne pieniądze, mniejszego Francuza albo Włocha? I czy lepiej, żeby to auto było z silnikiem benzynowym, czy może z silnikiem Diesla, bo podobno mniej palą. Naszym zdaniem zdecydowanie lepiej kupić auto młodsze. Na pojazdów francuskich nie ma się co bać. Od kilku przynajmniej lat jakość renówek Peugeotów czy Citroenów jest porównywalna, a w niektórych wypadkach nawet wyższa niż konstrukcji marki Volkswagen czy Opel. Jeśli możemy coś doradzić, proszę zainteresować się Clio z motorem 1.5 dci albo Peugeotem 207 lub Citroenem C2 z silnikiem 1.4 hdi. Palą niewiele, prawie się nie psują i naprawdę bardzo przyjemnie jeżdżą. To ja jeszcze na koniec przypomnę, że na państwa maile czekamy pod adresem balkanmaupa.moto.pl. Wszystkie listy czytamy, na większość odpisujemy. Kłaniam się nisko i do zobaczenia już jutro.